Rząd zniósł kolejne obostrzenia. 13 czerwca zostały otwarte strefy gastronomiczne. Możliwa jest już sprzedaż jedzenia i napojów w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury. Zmiany dotyczą także kościołów. Obowiązuje 50% obłożenia. Limit nie dotyczy osób zaszczepionych przeciw COVID-19. To, co obserwuję, można powiedzieć, w danej chwili jest jakby pozytywne nastawienie wszystkich, i gości, i restauratorów, bo wszyscy są jakby wygłodzeni tego wspólnego spędzania, ale również chęci wyjeżdżania na weekendy. To, co mieliśmy długi weekend w minionym tygodniu, widzieliśmy, jakie były obłożone drogi, hotele, restauracje. To wszystko daje nam do myślenia. Chcemy jak najszybszego powrotu do normalności. I dlatego te imprezy, które organizujemy, również kina i tak dalej, czekają na gości. Kolejne zmiany nastąpią 26 czerwca. Działalność będą mogły prowadzić siłownie, kluby i centra fitness pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy jednej osoby na 10 metrów kwadratowych. Podobna sytuacja dotyczy targów i konferencji. Otworzą się kluby i dyskoteki, ale liczba uczestniczących osób nie będzie mogła przekroczyć 150. Przedsiębiorcy będą mogli wynająć nie 50% pokoi, jak jest w tej chwili, ale 75%. Przypomnijmy także, że do limitu nie zostaną włączone dzieci do 12 roku życia oraz osoby w pełni zaszczepione. Podobne obostrzenia będą dotyczyć branży gastronomicznej. Jest także możliwość uczestniczenia bądź organizowania zgromadzeń, także tych spontanicznych, ale liczba uczestników nie może przekroczyć 150. Monika Józala, Telewizja Wielkopolska.